Przede wszystkim, Robert, zapytam, czy dzisiaj, grając przez 45 minut na murawie, potem oglądając drugą połowę z góry, możemy stwierdzić, że dzisiaj był pomysł na grę i wiedzieliśmy, jak mamy grać, bo przez 75 minut graliśmy jak równy z równym, nawet być momentami lepsi, moim zdaniem. Na pewno w pierwszej połowie mi się wydaje, że defensywnie naprawdę zagraliśmy dobre spotkanie, chociaż Holendrzy czasami z drugiej linii nam uciekali. Też stworzyliśmy parę sytuacji, po bramce jeszcze mieliśmy słupek i może czasami przy lepszej decyzji, przy tym ostatnim podaniu to mogłoby to się lepiej potoczyć. Staraliśmy się, na pewno walczyliśmy o to, żeby stwarzać sytuacje, żeby przeszkadzać Holendom w tym, żeby stwarzali klarowne sytuacje. W drugiej połowie może czegoś zabrakło, też te sytuacje, te bramki, które straciliśmy po stałych fragmentach gry, no bo rzut rożny zarówno jak i rzut karny, to trochę bolą, bo to nie były sytuacje, po których Holendrzy wypracowali sobie ładną sytuację i strzelili bramkę, więc też to nie jest tak, że z dnia na dzień przełączymy jednym przyciskiem, wszystko zacznie funkcjonować, ale dzisiaj na pewno staraliśmy się z piłką rozgrywać szybciej w ofensywie i stwarzać tę sytuację, bo też zdajemy sobie sprawę, że jak stwarzamy sytuację, jak gramy do przodu, to każdy z nas pewnie też się pewniej się czuje w obronie i dzisiaj na pewno wyglądało to zdecydowanie lepiej. A z czego wynika ta różnica, że po dwóch dniach, trzech dniach właściwie potrafimy przenieść ciężar na połowę przeciwnika, przerzucić parę razy piłkę, tak jak to było w poprzednich meczach, utrzymać się na połowie przeciwnika, zagrać z pierwszej piłki, tak jak mówisz. Jak to jest możliwe, że po trzech dniach to umiemy robić, a we Włoszech nie? Też chciałbym znać odpowiedź na te pytania. I pytanie, czy gdzieś tam w głowie jakaś blokada siedziała przy tym meczu z Włochami, czy po prostu gdzieś pewność siebie uciekła z początkiem spotkania, bo faktycznie czasami ta prosta gra, te proste decyzje, które podejmujemy, decydują później, że stwarzamy sytuację lub nie. Dzisiaj tak, mieliśmy założenia, żeby przerzucać piłkę z jednej strony na drugą, bo Holendrzy bardzo skracają pole gry i gdzieś to miejsce jest po drugiej stronie. Parę razy próbowaliśmy to robić i od razu było widać na pewno efekty, ale gdzieś czasami może tego spokoju brakuje przy tym, jak odbierzemy piłkę, żeby to zagrać to pierwsze podanie do przodu, gdzieś utrzymać, zagrać do boku, ale z drugiej strony na pewno dzisiaj wyglądaliśmy dużo lepiej na boisku niż w pierwszym spotkaniu z Włochami, więc z czego to wynika, ciężko mi powiedzieć na dzień dzisiejszy, dlaczego jest taka może być różnica między pierwszym meczem a drugim. Czasami to jest po prostu chodzi o decyzję, o to, żeby nie mieć strachu, niezależnie z kim gramy, żeby po prostu próbować. I jeśli próbujemy, to zawsze coś może się wydarzyć. Na koniec zapytam tylko o zdrowie, bo zabrakło ci na drugie 45 minut, a wiem, że miałeś delikatny problem z mięśniem dwugłowym. Tak, już w meczu z Włochami ostatnie 15-20 minut czułem napięcie w mięśniu i po meczu rozmawiałem z trenerem, powiedziałem, że spróbuję zagrać 45 minut, żeby pomóc chłopakom, żeby też być dostępnym w tej grze, a też zbędne ryzyko nie było potrzebne, bo to jest to takie miejsce, gdzie jednak z każdym minutem ten mięsień bardziej się napina i puchnie, więc chciałem zagrać przynajmniej połówkę i też nie podejmując zbędnego ryzyka w drugiej połowie, żeby przypadkiem się coś nie pogłębiło.